kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Wybiło nam już 200 tysięcy subskrypcji na naszym kanale, więc naszym subskrybentom serdecznie dziękujemy. I z tej okazji postanowiłyśmy nagrać odcinek specjalny, chociaż nie będzie to taki odcinek specjalny jak na 100 tysięcy albo na 50 tysięcy, ponieważ dużo osób na YouTubie nagrywa już taki odcinek, ale my tutaj mamy coś, czego inni nie mają. Znaczy, opowiem wam całą historię od początku, może nie? Tak, tak zrobimy. Wybiło nam 200 tysięcy subskrypcji, więc powiedziałyśmy mojemu mężowi, a jej tacie, żeby nam w sklepie jakimś internetowym ze słodyczami zamówił jakieś słodycze właśnie. Takie słodycze, których nie ma na polskim rynku. Znalazł sklep Ale Słodycz, zamówił nam z tego sklepu słodycze. Ale wśród tych słodyczy znalazły się także robaki. Świadczy to o tym, że nasz tata bardzo, czy no mój tata, mój mały mąż, bardzo nas kocha. Tak, nie, ja bym powiedziała, że on nas nie lubi. On nas nie lubi, to ponieważ... To był sarkazm, mamo. My jesteśmy bardzo wrażliwe na smaki, nie lubimy śledzi, nie lubimy, nie wiem czego jeszcze, nie lubimy łososia, tak. Nie lubimy pasztetu, nie lubimy takich jakichś ośmiorniczek, raków, krewetek, nic takiego nie lubimy. Nie lubimy... Takie tylko podstawowe. Nasze polskie jedzenie tylko lubimy, nie lubimy jakichś tam nowinek, nie lubimy tego próbować, po prostu jesteśmy pod tym względem obydwie obrzydliwe. Więc obydwie to... jesteśmy obrzydliwe. Pod tym względem nie jesteśmy obrzydliwe, po prostu brzydzimy się takiego jedzenia i to, że on nam zamówił takie coś, to po prostu świadczy, nie wiem o czym świadczy, świadczy o tym, że nas nie lubi, tak, tak. Chciał się do nas w jakiś sposób, nie wiem, odegrać, no ale... No, już też nie cofniemy. Skoro możemy zjeść robaki, to zrobimy to już z sensem. Nie tak, że sobie je zjemy, bo przyjemności w tym nie widzimy. Także tak bardzo was kochamy, że po jednym robaczku sobie zjemy. Zobaczymy, czy zjemy. Ja nie jestem wcale tego taka pewna. No właśnie. Żeby zjedzenie tych robaków było niespodzianką, postanowiłyśmy ponumerować nasze produkty. Słodkie, dobre, niedobre, kwaśne. Ponumerowałyśmy. Ja sobie wybrałam 4 artykuły, które chcę spróbować na wizji. Ty sobie też wybrałaś 4 artykuły. Tak. No i plus te robaczki. Wyszło nam 9 rzeczy, które spróbujemy w tym odcinku. Ponumerowałyśmy je i będziemy losować, aby po prostu była jakaś kolejność i żeby było niespodzianką, kiedy nam przyjdzie właśnie zjeść te dobroci, które wyczytałam, mają bardzo dużo białka, no. Serio? No, jest to bardzo zdrowe jedzenie w pewnych kręgach, ale nie wiem, czy akurat w naszym kręgu. Dobra, to może już zaczniemy losować. Zaczniemy, tak. Karteczki nam się kleją. Ja tutaj mam numerek 3. O, mamy coś dobrego. Mamy tutaj babeczkę z kremem orzechowym, z masłem orzechowym, więc spróbujemy. Mhm. O. Mamy tutaj 2 takie babeczki oblane czekoladą w takich papilotkach. Cudownie pachną, tak naprawdę orzechowo. Tak, masłem orzechowym pachną. Jak Snickersy. Tutaj też jest czekolada. Mamo, no. Mam już je zjeść? Znaczy to masło orzechowe nie ma konsystencji masła orzechowego. Jest jakby utwardzone. Czekolada smakują, słodka. Ale smakują jak Snickersy bez orzechów. Mhm. Bez kawałków orzechów. A to masło orzechowe jest jeszcze lekko słonowe. Mhm. Dobre. Pyszne. Smaczne. Tata tutaj siedzi za kamerą, tak jak ja siedziałam przy nagrywaniu fasolek z chłopcami. Dobre, co tata powie? Pyszne. Słodko-słone. Nie wylosuj robaków, chcę to chyba na sam koniec zostawić. Tutaj jest guma, której smaku nie znamy. I musimy rozpoznać ten smak. To takie białe i takie śliskie strasznie. Pachnie jak guma balonowa. No tak słodko pachnie, jeżeli można tak powiedzieć. Śliskie. Tata? Lekko kwaskowate. Nie czuję tego. O, tak.
Konsystencja gumy do życia. A jakiej rozpuszczalnej. Pewnie słychać, jak teraz laskamy. To jest chyba cytrynowe. Nie wiem. To znaczy konsystencja nie jest taka gładka. Chropowata jest trochę, jak się to gryzie. To nie jest konsystencja mamby, bo mamba się tak rozpuszcza, jest taka śliska na języku, a to jest takie chropowate. Ale dobre, dobre, naprawdę. Lekko kwaskowate, dobre. Ale nie wykrzywiasz tak bardzo buzi, nie, to jest takie do zjedzenia. Przyjemne dla kubków smakowych. Jeden! O, to ty chciałaś spróbować. Tak. Co nam się tak trafia? To są pudrowe cukierki i też wydaje mi się, że będą kwaskowate. A w środku mają gumę. O tak, w środku jest gumą. O, ja! To są takie kolorowe cukierki. Pudrowe, no? W różnych kolorach. Niebieski, bordowy, żółty, pomarańczowy, zielony. To ja wezmę bordowy cukierek. Ja mam niebieski. I na 3, 4? 3, 4. Kwaśne. Taka się też. Ja mam wiśniowy smak. A ja. Ja mam jagodę, tak? W środku ma być guma. Najpierw ma się ssać chyba? Znaczy jeszcze ja to pogryzłam. Jest guma! Teraz czuję gumę. Ważne. Guma jest kwaśna. Aż mi oko skacze. Guma jest kwaśna. Ale dobre. Kwaśne. Słodko kwaśne, bo to jest słodkie, ale kwaśne. Nie, ja już mam same kwaśne. Ale jest to przyjemne. Dwa. Dwójeczka. O, i znowu coś, co ja chcę spróbować. I to Paulina powiedziała, że jak była mała, to, tak, to jadła. Mam wrażenie, że tak. Tutaj mamy takie cukiereczki małe. O smaku wiśni i arbuza. Daj mi trochę zielonego. Sypnij. O, dobra. To są właśnie takie malutkie cukiereczki. Drażeczki. Takie kamyczki. O. O, no Paulina, jak se już sypła. Poszalałam. Pan jeden. Na 3-4? No. 3-4. Twarde. Trzeba je tak mocno pogryźć. No to teraz ssałam. Kwaśne. Ale nie aż tak. Nie aż tak. Czerwone. Do buzi. Te wiśniowe są bardziej kwaśne od tych arbuzowych. Mam nadzieję, że to nie będą robale. Boże, mam nadzieję, że to nie będą robale. 4. No ale co się odleczę, to nie ucieczę. M&M'sy o smaku masła orzechowego. Ja lubię masło orzechowe, więc ja chciałam spróbować właśnie tego. Dziękujemy za to, że nam właśnie zamówił coś takiego. Oczywiście kształt zwykłych M&M'sów. Proszę Cię bardzo, możesz spróbować. Dziękuję. Wzięłaś akurat czerwonego, dobrze. Ja wezmę dwa żółte od razu. No smakuje to jak M&M's. Nie ma tutaj, nie czuję różnicy. Tyle, że nie ma. Nie ma jakiejś takiej właśnie dużej różnicy. Tyle, że nie ma tego orzecha. Między tym czekoladowym a tym z masłem. Nie ma dużej różnicy. Tutaj w tych M&M'sach jest naprawdę lekko wyczuwalny ten smak masła orzechowego. Tak. Ale oczywiście M&M'sy są zawsze pyszne, więc ze smakiem na pewno zjemy całą paczuszkę. Znaczy może ja zjem, nie wiem. A teraz dobra, mamy jeszcze 5 rzeczy. Czyli te robaki są coraz bliżej. Nie wiem. 7. Yes. Czyli znowu to, co ja chciałam. Tutaj są takie cukiereczki w kształcie owoców. Zaraz otworzę to gdzieś. Wysypuję. O, ja chcę banana. Cukierek w kształcie banana, więc ja go spróbuję. Co to jest? Śliwka?
Możliwe. To jest bardzo twarde. No. Ty twoje też? Mhm. Bardzo twarde. Bardzo bananowe. To jest winogrono, pyszne. No i tak. To jest pudrowy cukierek, bardzo bananowy, bo ja akurat miałam o smaku banana, w kształcie banana, bardzo twardy. Pomarańcza. Sześć, już myślałam, że dziewięć. Wielki, który ja chciałam spróbować. To pachnie trochę jak modelina. No. Znaczy jest to żelek poskręcany, o, jak drucik. Jak byłam mama, to się tak bawiłam drucikami. Bardzo gumowe takie. Mhm. I faktycznie jakbym taki drucik jadła. Jak modelina. Nie jak żelek, tylko taka guma. Dziwne. Bardzo się rozpuszczają w buzi, nie ciągną się. No taka, ja taka, taka dziwna konsystencja, nie? I... Bardzo marcypanowe. O, no? Faktycznie. Zostały nam super kwaśne coś i wysokobiałkowe coś. Ty losujesz. 8. Tniemy, ale mam już coraz gorszy humor. Ja też. Dobra, tu są takie cukierki opakowane, każdy osobno, w różnych kolorach. To jest taki jakby landrynek. Tak, potwierdzam. Trzeba zjeść cały. Cytryna ma na noc! Wiecie, że ja nie lubię cytryny, ale... Nie, no to jest faktycznie ekstremalne. A... Może zjemy coś słodkiego teraz? Ale kwasio. Teraz już jest słodkie. Jak się wytrzyma... Tak. Paulina wypluła, nie dała rady. Na początku faktycznie są strasznie kwaśne. Wykrzywia. Strasznie, okropnie. Teraz już doszłam do słodkiego. I taki miałyśmy plan, że jak już któraś z nas wylosuje te robaczki, to tutaj do naszego grona przyjdzie tata. Ale nie gnieć ich, nie gnieć ich. Bo powiedział, że z nami je spróbuje, bo myśmy się zbuntowały, powiedziałyśmy, że jest dla nas niedobry, więc powiedział, dobra, zjem je z wami. Bo sam po prostu marzyłem o tym, żeby je spróbować, więc wam je zamówiłem. Tak powiedziałeś? Tak, tak powiedziałem. Tak właśnie. To manuszki! To manuszki. Nożyczki. Nie wiem, gdzie są te nożyczki. Nie ma nożyczek! Nożyczki je zgubiłem. Są, są. Czekaj, tu jakiś jest numerek. No to dzielimy się. O, to manuszki, oczka. Ale to jest chyba suche. O, i, suche. I te robaczki są o smaku barbecue. To są suche. O, o spadł. Żyje, rusza się, chodzi. Nie, na pewno nie chodzi. Chodzi. On nie chce być zjedzony. Są suche. To jest suche i to będzie tak jak chips. No, no to żaden problem. Kto pierwszy? Ja tego nie chcę nawet dotknąć. Dobra, ja się odważę... Ej, to jest puste. Co? No ona taka, no, no tak jakby została tylko ta skorupka. Ta skorupka tylko, zobaczymy. No. Dobra. Oni je wypatroszyli? Nie, no wyschło to. To zaczynamy od głowy? Cicho! Poczekaj, muszę to wziąć w ogóle w ręce. Nie strasz mnie, ja do tego się muszę przekonać. Dobra, wzięłam już to w ręce, tylko mi uciekło. Żyje, mówiłem, że żyje. Jezu, to jest śliskie, to jest takie jak skorupka taka. A, nie wiem, czy chcę to. Dobra, dobra, mam to. Dobra, to nie jest pająk, to nie jest pająk. O Boże. To nie jest pająk. I no to ma nóżki. Oczka.
Oczka. O Jezu. Ma to oczka? Tak. Ma to główkę na pewno. A tutaj ma dupkę. Dobra, jemy. Ale co mam zjeść? To nie wiem, czy dupki nie chcę, główki nie chcę, no, jelit też nie chcę. To ja mam jeść pierwszy? Kto je pierwszy? No jedz pierwszy. O, to chrupie! I co? Ale co to, tak to zjadł? No zjadł se to, tak. I chcę zjeść jeszcze jednego? O, takiego no. Mocnego, takiego grubego! I chyba go pęknąłeś. I co? I zjadłeś? I co? I co? No nie wiem. O, ma coś w środku. No takie... taka skorupka. I co, i nie brzydzisz się? Nie. Tego. No dobra, no dobra. Nie będę patrzeć na to, co jem. No, zamknij oczy. O fuj, to się nie, ja nie wiem. Nie pachnie, no pachnie, no jest to jakieś przyprawione przecież. No robak, no robak. Można tak zjeść, o. Nie, bez przesady. No nie no, no powiedzmy sobie, że to jest larwa. No to jest larwa, no jest to larwa. No dobra, Paulina, nie no jesteśmy, no, ja dzielne, jestem matka, ty jesteś córka, jesteśmy dzielne, zróbmy to dla naszych widzów. Ja już nasi widzowie chyba lubią, jak jesteśmy, jak podejmujemy wyzwania, tak więc podejmijmy. Paulina, ale fajne są Paulina, no, no raz, dwa, trzy, motywujecie. Raz, dwa, trzy i do buzi. Do buzi pogryź i połknij i koniec. I kończymy odcinek. Ale to można... popróbujcie, to nie tak było, nie kończajcie. Nie. Ja robimy, nie to, robimy to po swojemu. No, Paulina, no. Ale całego czy gryziesz? Gryzę. A co gryziesz? Nóżki, rączki? Nie wiem, wstadzam do buzi. Na raz, dwa, trzy. Co wy robicie? Wystraszyłaś mnie. Ja ciebie! Coś to nie są żywe robaki. Nie. Wzięłyśmy do buzi. Coś mi na pewno w buzi zostało. No ale to dobre. Dobra, żeby podołać, zjemy coś z tym pudrowym cukierkiem. Bo musimy zjeść, no musimy. A to smaku nie ma. Jako tako bardzo jakiego. Biorę takiego malutkiego. I to jest ostatnia próba. No, bierz! A ja bym chciał takiego pustego chyba. No to masz taki malutki. Boże. No to spróbujmy, ale nie pluj, bo mnie wystraszyłaś. No bo raz. Ty mnie wystraszyłaś, a ja to nie wiem, co to robię. No, raz, dwa, trzy. Nie wiem. Najpierw robak, potem cukierek. No, zobaczę. Robak, czujesz jak się rusza? Nie obrzydza jej. Czujesz jak tymi rusza? No! Ale rusza ruszkami! On się obudził! Dobra. Koniec, te robaki są moje. Nie, bo wy to zniszczycie. To nie moje robaki, ja się nie dzielę z nikim już. Nie wyglądał, znaczy tak. Przepraszamy was za to, że ten odcinek nie był aż taki apetyczny, bo Paulina tutaj pluła, coś nam z buzi wypadało, pewnie było słychać dużo mlaskania. Ale zrobiłyśmy to specjalnie dla was. Pojawił się z tej okazji tata na kanale, więc pokaż się, bo nie wiem, czy cię w kadrze widać. Pokaż się, pomachaj widzom może. Pojawił się tata, zjadłyśmy robaki, ja połknęłam swojego robaka, Paulina miała w buzi, ale wypluła. Ale może następnym razem jej się uda. Kupimy większe robaki. Zobaczymy, czy tam są jeszcze. Tam były takie świerszcze. O. Nie, ale świerszcza bym chyba do buzi nie wzięła. O, to kupimy na następny raz świerszcze. Link do sklepu Ale Słodycz, Ale Słodycz, Ale Słodycz. Macie w opisie, także możecie tam zajrzeć, jakie są słodycze. A my już się robaczka. A my już się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.